Witajcie, witajcie w przeddzień Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia. Dziś mamy sobotę. Pogoda pięknie mnie rano przywitała. W nocy spadł śnieg, zrobiło się biało, przyjemnie, klimatycznie na zewnątrz, więc tak optymistycznie to napawa. Ale mam jeszcze i wiele innych powodów do radości. Słuchajcie, chciałbym się podzielić kilkoma radościami. Przede wszystkim przyszedł wyczekiwany od poniedziałku prezent. Prezent od Reni. Renia nie zapomniała o mnie, o swoim przyjacielu i wysłała mi prezent. Jestem bardzo Ci, Reniu, za to wdzięczny. Dziękuję jeszcze raz tutaj na wizji za ten prezent. Nie będę pokazywał, co jest w środku, ale naprawdę usiadłem i gdy go rozpakowałem, po pierwsze, no, dostałem go dzisiaj. Przywiózł kurier, co prawda z tej samej firmy, ale inny kurier, tamten zmienił rewir, nie chcesz do mnie przyjeżdżać. Więc gdy rozpakowałem ten prezent, no po prostu zrobiło mi się naprawdę przyjemnie, wzruszyłem się. Także Reniu, dziękuję Ci za tą niespodziankę. Drugą radością, jaką chciałbym się z Wami podzielić, to jest to, że tuż przed świętami wycieliła mi się krówka. Mam małego cielaczka, ale przy okazji wycielenia pojawia się właśnie u ssaków, u krowy, u mojej krówki, u mojej mućki pojawiło się mleczko. Co prawda ona jeszcze w tej pierwszej fazie, tak zwana, jest to tak zwana siara, nie nadaje się do spożycia. To jest mleko dla takie, na poprawę kondycji, na odporność, na wspomożenie odporności takiemu zwierzęciu, stworzenie flory bakteryjnej i tak dalej. To już tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły. Ale po kilku dniach takie mleczko, czyli po świętach, będę już mógł pozyskiwać mleczko. Będzie swoje mleko, będzie śmietanka, będzie masełko, będą twarogi. Także no to cieszy. A dziś chciałbym Was zaprosić na makowiec. Zapowiadałem od dłuższego czasu, że będę chciał zrobić makowiec. No i dzisiaj przyszedł ten dzień, żeby właśnie zrobić makowiec. Od czego zacznę? Może tak. Rum. Czyli tutaj w przepisie mamy 1,5 łyżki rumu. Mamy 40 gramów drożdży. Pewnie kamera tego nie pokaże. O, opuszczę ją. Dobra. Czyli tak, mamy drożdże 40 gramów, 180 ml mleka, 6 żółtek. No ja mam jajka, ponieważ białko też będzie używane później. Mamy żółtka, 6 łyżek cukru, jest jeszcze szczypta soli, 150 gramów masła i 500 gramów mąki pszennej, którą trzeba przesiać, przesipko napowietrzyć i tak dalej. Witajcie ponownie. Nie nagrywałem, jak łączę skarbadniki tutaj do ciasta, ponieważ to tak wszystko dynamicznie się działo. Do ciepłego mleka według przepisu dodałem pokruszone drożdże, dodałem łyżkę mąki, łyżkę cukru, zamieszałem, to mleko było ciepłe. Bardzo szybko zaczęły mi te drożdże rosnąć, więc sytuacja była bardzo dynamiczna. Wbiłem żółtka, dodałem cukier, dodałem właśnie te drożdże, dodałem szczyptę soli, no i te składniki, rum. No i właśnie tak zapachniało teraz rumem, bo w przepisie jeszcze powinien być aromat rumowy, no ale jest rum, zapach jest tego rumu, czuć drożdże tutaj, to od razu takie aromaty się rzucają w nozdrza. Więc tu jeszcze powinien być ten aromat cukier waniliowy, no ja tego nie dodałem, bo nie miałem. Zastępuję właśnie tutaj aromat właśnie rumem. No, teraz czekamy. Mam już przygotowany mak na masę makową, więc zaparzony mam już, więc będę tutaj za chwilę go mielił. Tego już nie będę pokazywał. Tutaj. Witajcie ponownie. Ciasto już rośnie. Nie wiem, czy kamera pokaże, trochę widać. Ciasto już ładnie wyrosło i wcale nie jest tu ciepło. Minęło około godzinki, więc na razie sobie to odstawię. Orzechy mam już wyłuskane. W przepisie jest 50 gramów, a ja zrobiłem 100.
No nic, trudno. Są to surowe, nieprażone orzechy, więc takie będę dodawał. 100 gramów rodzynek, tupiana z tych 6 białek, miód, mam już mak zmielony, mieliłem go raz i więcej nie będę. No i jeszcze cukier, 200 gramów cukru i będziemy to wszystko łączyć, ale będę łączył najpierw tutaj w tej masie makowej. Jest sucha, dobrze odsączyłem ją sobie, zrobiłem taki patencik. Odsączyłem sobie dobrze, że ten mak jeszcze był ciepły. Dobra, czyli wsypuję cukier. Chyba jest szczypta cynamonu, więc dużo nie będę dodawał, bo nie jestem do końca zwolennikiem cynamonu, ale delikatnie przełamać trzeba. Zastanawiam się jeszcze nad masłem. Jest w przepisie też, no Krzysiu nie rozrobi, jest w przepisie łyżka masła miękkiego. Oho, trzeba będzie tutaj coś wziąć na to. Dobra, odłożymy widełki. Pomału to wsypujemy orzechy. Orzechy też można było częściowo zmielić razem z makiem przez maszynkę. Czasami można właśnie rodzynki też zmielić częściowo, no nie wszystkie. No ja lubię, jak coś tam jednak w tym maku takie niespodzianki są. Witajcie ponownie. Mała aktualizacja. Okazuje się, że mam mnóstwo tu aromatów. To jest pomarańczowy i to resztę są migdałowe, więc no skoro są, przyszła mama, szukała u mnie w szufladzie i mówi, na pewno masz. No i znalazła. O, delikatnie go tutaj sobie zaromatyzuję. Wrzuciłem masełka, łyżkę do tej masy. Miałem nie wrzucać, ale wrzuciłem, dołożyłem. No i oczywiście łyżka miodu. O, mógłby być bardziej leisty, ale nie jest. Będzie taki, jaki jest. O. No już ja go tutaj nie będę podgrzewał. Jest jak jest. No, będziemy mieszać masę. Ja będę mieszał, wy będziecie patrzeć. Dobra. No mama znowu idzie. Znowu będzie na wizji. Asia wróciła. Proszę. A i mieszam. Mieszam. Taki aromat. I powiem wam tak. Już mam tutaj gotujący się, no w tej chwili wyłączyłem, bo mi przeszkadzał, ale mam już gotujący się od wczoraj bigos. Te wszystkie aromaty, zapachy mieszają się. Czuję, że są święta. Także dawno makowiec robię pierwszy raz, więc zawsze to albo ktoś w domu robił. Ja byłem takim biernym obserwatorem, ale teraz musiałem się po prostu sam z tym zderzyć. I widzę, że to jest dużo frajdy. Piekarnik już mi się grzeje. Ustawiłem sobie na około 180 stopni. O, tutaj widzę, że trzeba będzie bardzo to dobrze wymieszać i z tym miodem, i z masłem. Masło powinno być chyba bardziej rzadkie. Trzeba byłoby je roztopić. Więc pewnie tutaj popełniłem jakiś błąd. Witajcie. Miałem się włączyć wcześniej, a właściwie już jest pozamiatane. Już ciasto zostało upieczone. Tak ono wygląda. Słuchajcie. O. Tak wygląda makowiec. No nie powiem, że mojego pomysłu, ale w moim wykonaniu. No i zdarzyła tu się bardzo taka ciekawa rzecz. Otóż zadowolony, że ciasto już finiszuje. Jestem na finiszu ciasta. Zawinąłem pierwszy makowiec, który mi tak za specjalnie nie wyszedł. Zawinąłem drugi. Mówię, fajnie, wprawy nabrałem i tak dalej. I gdy zawinąłem ten drugi, się okazało, że zapomniałem dodać piany z białek. Więc w te pędy, no mówię, muszę rozwinąć. Rozwijam ten, który ostatnio, czyli drugi zawijałem. No udało się. No już niestety tego pierwszego już się posklejał. Nie dało się rozwinąć. Więc piana z białek poszła do niepełnego składu masy makowej. Zrobiło się to rzadkie.
ciężko było to zawijać i tak dalej. No i tak w międzyczasie, moja mama też piekła makowiec, w międzyczasie dzwoni Renia, rozmawiam z Renią, no i pyta się, co tam u nas słychać i tak dalej. No mówię, że my z mamą pieczemy, ja swoją wersję, mama swoją wersję makowca. No i Renia się pyta, no i jak? Który lepszy wyszedł? Ja mówię, do tej pory, póki co, to mój z blaszki wychodzi, mówię, bo się wylewa. Ta masa była taka rzadka, więc taka tutaj ciekawostka. No generalnie, słuchajcie, jest jak jest. I teraz tak. To jest makowiec, który zawinąłem jako drugi. Fajnie mi się udał. To jest ten ostatnio zawijany. Ta masa zaczęła mi się tu przelewać. To wygląda tak nieestetycznie, ale jest. To najmniejsza blaszka. A to jest pierwsza blaszka, gdzie tu poszła masa bez masa makowa bez białek. Więc tak to wygląda. Ja już to próbowałem. Mi smakuje. Można byłoby się pochylić nad innym przepisem, nad innym ciastem, bardziej biszkoptowe. No kto co lubi, tak? To jest ciasto drożdżowe. Uważam, że taki tradycyjny makowiec. Aczkolwiek jeszcze myślę o innej wersji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam jeszcze mak, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na nowy rok powtórzyć. Może uda mi się zrobić podpiwek, bo też brakuje mi właśnie tego swojskiego piwa na święta, ale mamy jeszcze nowy rok przed nami, więc może mi się uda do tego czasu to zrobić. To nie jest takie hop-siup, to trwa kilka dni, ale nie uprzedzajmy tutaj faktów. Dobra, więc to co tu więcej mówić? Stało się, jak się stało, jestem zadowolony. Święta już za pasem. Zostało mi się jeszcze ugotować czerwony barszczyk. Zakwas się zrobił, więc jutro będę gotował czerwony barszczyk. Bigos jeszcze doprawić, jeszcze jutro przegotować go raz, dodać pozostałe składniki. I tak wyglądają moje święta. Święta będę spędzał sam, z mamą, z bratem. Nigdzie nie wyjeżdżam, nigdzie się nie wybieram, także siedzę sobie spokojnie i trzeba przeżyć ten czas. Jutro postaram się zrobić Wam, mam nadzieję, że pogoda dopisze i w plenerze nagrać dla Was życzenia świąteczne. A dzisiaj dla tych, z którymi byśmy się już wirtualnie nie spotkali, życzę zdrowych i wesołych świąt. Nie będę przedłużał, słuchajcie, postaram się dzisiaj wstawić ten film, zaraz go zmontuję i tak dalej, więc nie przedłużając, trzymajcie się, dziękuję za obejrzenie, dziękuję za wszystkie ciepłe komentarze, za ciepłe życzenia, bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Właśnie przy okazji takich niemiłych sytuacji, jak była wczoraj, okazuje się, ilu mam tak naprawdę serdecznych przyjaciół. Dziękuję Wam wszystkim za to. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.